Kilka dni temu na kanale Mob Games pojawił się zupełnie nowy materiał, który jak wiemam jakoś zapowiada chapter 3 Poppy Playtime. Jest to mianowicie horror analogowy związany z nikim innym jak Huggim Wuggim, czy też eksperymentem 1170. Film dotyczy jego ucieczki z placówki Playtime Co. w 1992 roku, a także incydentu z 18 czerwca, w trakcie którego zginęła 5 osób z personelu Playtime Co., a 6 tajemniczo zaginęła. O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Nim zaczniemy, zostaw sumę na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadnij także na mojego Instagrama i TikToka Mondarex, linki macie w opisie tego filmu, no plizy, możecie tam wpaść. A tymczasem, moi drodzy, jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie i no cóż, zapraszam was do oglądania. Okej, więc kilka dni temu na kanale Mob Entertainment pojawił się zupełnie nowy materiał, który jak mniemam ma w jakiś sposób zapowiadać chapter 3 Poppy Playtime. Mówię tutaj mianowicie o już kolejnym, w cudzysłowie, horrorze analogowym z Poppy Playtime. Jego nazwa w przetłumaczeniu na polski to... To zabrzmi trochę głupio, ale ograniczone zniknięcie. 18 czerwca 1992, MP4. Jednakże tłumaczenie tego słowo w słowo mija się trochę z celem, więc po prostu chodzi tutaj o zniknięcie z dnia 18 czerwca 1992 roku. Kogo? Misia kogo? Także sam materiał rozpoczyna się od widoku z kamerki samochodowej. Ktoś jedzie późną nocą przez las. Wówczas słyszymy rozmowę osoby siedzącej za kierownicą z inną personą przez krótkofalówkę. A z ich dialogu dowiadujemy się, że eksperyment 1170 uciekł. Zapewne wiecie, kim jest eksperyment 1170, chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Następnie otrzymujemy nagranie z kamery bezpieczeństwa, a także krótki opis tego, co na niej widzimy. Wszystko wydarzyło się o godzinie 22.27, 18 czerwca 1992 roku właśnie. Eksperyment 1170 opuszcza placówkę przez otwarte drzwi w skrzydle produkcyjnym. Dwóch pracowników jest świadkami zdarzenia i włącza alarm. Jak widzimy, obraz pochodzi z kamery 41 i widzimy tutaj właśnie skrzydło produkcyjne. Przez chwilę widzimy nawet Huggiego Wuggiego, który stąd wybiega. Następnie dowiadujemy się o tym, co działo się o 22.30 tego samego dnia. Wszyscy dostępni pracownicy ochrony, a także pojazdy są zebrane i rozpoczynają pościg za 1170. Szacuje się, że do tego czasu 1170 przebył 500 000 od placówki. Wówczas akcja ponownie przenosi się do pojazdu z początku filmu i w tym momencie bardzo dobrze wiemy, co właściwie ma tu miejsce. Owym pojazdem poruszają się członkowie ochrony i poszukują Huggiego Wuggiego, kiedy ten uciekł. Nawet nie wiecie, jak dziwnie mi się to mówi, naprawdę. Po krótkiej jeździe pojazd zatrzymuje się, ponieważ na poboczu drogi leży to coś. Nie wiemy dokładnie co to, ale prawdopodobnie jakieś zwierzę zaatakowane przez Huggiego. Następnie dzieje się to. Huggy atakuje pojazd, a członkowie ochrony zaczynają strzelać w jego kierunku. Następnie dowiadujemy się, że wszystko to miało miejsce o godzinie 22.38 i otrzymujemy dokładny opis tych wydarzeń. Zespół bezpieczeństwa próbuje zablokować i otoczyć 1170 na przejeździe kolejowym. Wystrzeliwane są 3 porcje strzałek uspokajających, a 1170 zostaje trafiony raz w lewą nogę. 1170 udaje się uciec do lasu. Drużyny bezpieczeństwa rozdzielają się na małe grupki i dalej śledzą 1170 na piechotę. Następnie widzimy nagrania, jak mniemam, z kilku kamer, które ochrona porozstawiała po lesie, ewentualnie już wcześniej były tutaj porozstawiane. I chociażby na tej kamerze widzimy Huggiego Wuggiego na moment przechodzącego tutaj. Następnie tutaj, no i tak dalej. Następnie dowiadujemy się o poszukiwaniach mających miejsce pomiędzy 22.50 a 3.38 następnego dnia rano. Obszar poszukiwań rozciąga się na ponad 4 mile kwadratowe, rozciągając się na pobliskie obszary mieszkalne. Tutaj widzimy także cały obszar poszukiwań i wygląda na to, że od placówki, w której Huggy Wuggy się znajdował, jest on poszukiwany na całym terenie oznaczonym na czerwono, który zachodzi nawet na miejsca zamieszkane przez zwykłych ludzi. Poza efektywnym zasięgiem, radiotelefony Zespołu Bezpieczeństwa stają się zawodne. Następnie pokazany zostaje nam materiał z godziny 23.33, jeszcze z 18 czerwca. Jeden z członków Zespołu Bezpieczeństwa idzie przez las i poszukuje 1170. Odnajduje biedne zwierzątko, które niestety 1170 zaatakował. Po chwili bohaterowi udaje się odnaleźć Huggiego, albo to Huggy odnajduje jego. W trakcie poszukiwań
Iwan kilku członków zespołu ochrony zostaje zabitych przez 1170. Jeszcze więcej znika. Poniżej widzimy kilka zdjęć z miejsca zdarzenia i pewne rzeczy są tutaj zablurowane, wobec tego działo się tam ostro. Następnie pokazane zostaje nam suma ofiar. 5 zabitych, 6 zaginionych, a tutaj widzimy wszystkie ofiary. Jak widzicie, rzeź tamtej nocy była bardzo krwawa. Przeniesienie i uspokojenie 1170 zajęło prawie 4 godziny. Następnie pokazany zostaje nam list od nikogo innego jak Lighta Piera, a zapewne, jeżeli siedzicie w Poppy Playtime, to nazwisko także nie jest wam obce. W jaki sposób 1170 był w stanie uzyskać dostęp do systemu wentylacyjnego bez świadomości ochrony? To jest poza mną. To tylko ślepy traf, że znaleźliśmy go przed kimś innym i to kosztowało nas życia. Dział innowacji nie jest zadowolony. Ja nie jestem zadowolony. Light Pier, Playtime Co., głowa innowacji. Na scenie otrzymujemy jeszcze urywek materiału pochodzącego z 19 czerwca 1992 roku, a dokładnie z godziny 3.38. I widzimy tutaj pewne domostwo. Moją pierwszą myślą, co ciekawe, było: hej, to jest fabryka Playtime Co., ale nie, nie jest. Jeżeli trochę bliżej się przypatrzycie, to zobaczycie tutaj Hagiego stojącego, o, w tym miejscu. Sam mojego obecności skapą się dopiero po chwili, więc i wy możecie dać znać, czy widzieliście go już tutaj wcześniej. I w tym momencie nagranie się kończy, więc co może nam to mówić? I dlaczego takowe nagranie się pojawiło? Ano, zacznijmy od początku. Przede wszystkim, pochodzi ono z 1992 roku, co, jak mniemam, oznacza, że wydarzenia zaprezentowane tutaj dzieją się na długo przed wydarzeniami z Poppy Playtime. W sensie z gry, kiedy my jako były pracownik placówki przechodzimy do miejsca naszej starej pracy. Poza tym zdaje się, że wyjaśniłem już dosłownie wszystko, co było do wyjaśnienia w kwestii tego filmu. Wobec tego, dlaczego Mob Games podzieliło się nim z nami w tym momencie? Ano, zdaje się, oczywiście mogę być w błędzie, ale czy nie jest to jakaś podbudówka pod chapter 3? Wiecie, pierwszy teaser otrzymaliśmy 5 miesięcy temu. W międzyczasie pojawił się jeszcze Project Playtime, które było olbrzymim flopem. W sensie, wiecie, gra wyszła, na tamten moment niewielu o niej mówiło. Nawet u youtuberów robiła bardzo słabe wyświetlenia i generalnie zdaje się, że została totalnie przemilczana. I patrząc na to wszystko, zdaje się, że kolejny wzrost popularności Poppy Playtime będzie miał miejsce dopiero po wydaniu chapteru 3, a zdaje się, że skoro już za 4 miesiące mija rok od pojawienia się chapteru 2, to chapter 3 jest bliżej niż mogłoby nam się wydawać i zdaje się, że jest to kwestia tygodnia, aż dostaniemy oficjalny trailer do chapteru 3. Cóż, takie jest moje zdanie, zobaczymy jak to będzie, a jaka jest moja opinia co do pojawienia się takowych filmów względem lore gry? To akurat bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie, że Mob Games nie skupia się tylko i wyłącznie na samych grach, a także rozwija ich lore w jakiś inny sposób, poszerzając trochę naszą wiedzę na temat tego świata. A co więcej, bardzo się cieszę, że robią to w taki sposób, taki bardziej horrorowy, niepokojący sposób. Ponieważ w porównaniu do innych horrorków z kolorowymi typkami, które chcą cię zjeść, Poppy Playtime w wielu kwestiach wydaje się być mniej family friendly od reszty. Oczywiście Project Playtime, miejmy nadzieję, że to był wypadek przy pracy. Póki co czekamy na to, co przyniesie przyszłość, tymczasem moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. Jak film ci się spodobał, zostaw suba, także kciuka w górę pod tym filmem. Dobijamy 300 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, Mondarex, tak jak tutaj na YouTubie. A tymczasem wystrzymy się wkrótce, mówi do was Mondar. Cześć.